Welcome to episode 265 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We're also on BitChute and YouTube. If you're new, you can go back to the start. You'll find in the link episode one and just build from there. You can get lessons from Camilla, PolonisWatch.com. And I've got four other podcasts, The Speaking, The Awakening, Exposing Fraud and Corruption, The Meditation and The Crypto Podcast. As well as being a podcasting coach, and you can find everything on bio.link/podcaster. Dzień dobry, Kamila. Dzień dobry, Roy. Witam cię bardzo serdecznie. Witam również naszych studentów, naszych słuchaczy i zapraszam razem z tobą, zapraszam do nowego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat CV. CV. Każdy, kto chce znaleźć pracę, kto szuka pracy, musi napisać CV. To jest tylko przykładowe zdjęcie, to nie jest model, tak? To jest tylko fotografia, która pokazuje, o czym dzisiaj rozmawiamy. Więc to jest tylko model, to nie jest prawdziwe CV. CV po polsku, inaczej życiorys. Czyli piszemy kilka punktów i dzisiaj będziemy mówić o tych punktach. Roy, czy rozumiesz, co to jest CV? Rozumiesz, co to jest życiorys? Sakalam vitae. Dobrze, kiedy szukamy pracy, kiedy chcemy znaleźć pracę, piszemy CV plus list motywacyjny, ale list motywacyjny nie dzisiaj, dzisiaj tylko CV. Jesteś gotowy? Jestem. Dobrze, CV ma kilka punktów. Na pewno musimy napisać dane osobowe. Dane osobowe, Roy, znasz? Personal details. Dobrze, czyli dane osobowe. Piszemy nazwisko, piszemy adres e-mailowy, piszemy adres zamieszkania, co to znaczy adres zamieszkania, czyli adres where you live, miasto, tak? Telefon, data urodzenia, czyli na przykład ja urodziłam się 18 lipca 1987 roku, Roy urodził się, jeśli dobrze pamiętam, 4 października 1000X. Dokładnie, 72. Dobrze, czyli piszemy dane osobowe. Później zwykle piszemy nasze wykształcenie. I to słowo musicie zapamiętać. Wykształcenie. To znaczy wykształcenie. Wykształcenie, education, tak. I wykształcenie może być podstawowe, basic. Wykształcenie może być średnie. No? I wykształcenie może być wyższe. Wykształcenie podstawowe jest, kiedy kończymy szkołę podstawową. So higher level education, like a degree and diploma and stuff like that. Yeah? Wykształcenie średnie jest, kiedy kończymy liceum i wykształcenie wyższe jest, kiedy kończymy studia. Roy, jakie jest twoje wykształcenie? Podstawowe, średnie czy wyższe? Wyższe. Wyższe. No właśnie, czyli piszemy, mam wykształcenie wyższe i na przykład szkołę, którą ukończyliśmy. Uniwersytet Łódzki, na przykład Filologia Polska, albo Uniwersytet Medyczny, studia medyczne. No, musimy napisać, tak? Albo, nie wiem, Politechnika Łódzka i Informatyka, studia 5-letnie. W tym punkcie piszemy, jakie studia ukończyliśmy. Czyli ja napisałabym Uniwersytet Łódzki, Filologia Polska, studia 5-letnie. A ty, Roj, co byś napisał? Ja mam chyba 10 kurs. Ja robiłem dyploma Construction Economics and Management. Robiłem dyploma zarządzanie. Applied Project Management i też mam dużo więcej. Czyli piszemy wykształcenie. Czyli pierwszy punkt to były dane osobowe. Drugi punkt to jest wykształcenie. Trzeci punkt to jest doświadczenie zawodowe. Doświadczenie. Roy, powtórzysz to słowo? Doświadczenie to znaczy job experience, tak? Doświadczenie. Super. I tutaj piszemy najważniejsze miejsca, gdzie my pracowaliśmy. Na przykład od roku 2005 do 2020. Praca, na przykład w korporacji, stanowisko, position, na przykład menadżer, tak? Mhm. Do spraw marketingu. Roy, jakie ty masz doświadczenie zawodowe? Moje doświadczenie zawodowe to jest praca jako lektorka 11 lat w szkole Polonus. A jakie ty masz doświadczenie zawodowe? Trudne słowo, doświadczenie, experience. Dla mnie, ja jestem przedsiębiorstwo, nie wiem, 18 lat i
Przed pracuję Irlandia na construction, regional manager, a potem jest duża firma, ale ja nigdy robię CV, bo kiedy jesteś przestrzeń biurowa, Nie, nieważne dla mnie, to jest słyszę, że tylko mieli kiedy własną firmę. seś pracuje za korporację na przykład. Tak, czyli biznesmen nie musi pisać CV. Otwiera firmę, jest właścicielem, nie musi pisać CV. Ale jeśli my szukamy pracy na przykład w korporacji, czy w sklepie, czy w szkole, musimy pisać CV. Dobrze, następny punkt to są. I ważne, Kamila, bo czasami ludzie piszą tylko, o, ja pracuję na, kiedy oglądam ten example, tak? Lepiej, kiedy piszesz, co dobro robi, tak? Bo kiedy ja jestem przedsiębiorstwo, ja jestem nowy pracownik, tak? Ja będzie ciekawe dla mnie, co robiłeś. Nie pracuję na firma ABC, dla mnie jest. Ale co robisz na ABC? So lepiej, kiedy masz punkt, robiłem na przykład accounting, robimy marketing, social media, Można to na przykład. osiągnięcia, achievements, tak? Osiągnięcia. Nie, co robiłeś na ten firma? What were your duties? Ale ważne duties, bo czasami ludzie piszą, nieważne, ale musi być, co jest ciekawa i bardzo ciekawa dla nowej firma, kto chcesz pracujesz. To ważna informacja, tak? Co Tak. robiłeś? Dobrze, i teraz następny punkt to umiejętności. Jest taki czasownik po polsku umieć, to be able to, tak? Ja umiem grać na gitarze, ja umiem pływać, umiem obsługiwać komputer. I umiejętności to słowo to znaczy skills, umiejętności. Roy, powiedz, umiejętności. Umie mnie więc. What is it? Umiejętności. Jedności. Dobrze, umiejętności. Tutaj na tej fotografii mamy umiejętności, tam jest obsługa Office, tak? Microsoft Office. Widzisz, Roy, na fotografii No umiejętności. ja, tak. Skills, umiejętności, czyli co ja umiem zrobić. I to może być właśnie obsługa komputera, albo kurs prawa jazdy, albo na przykład, że jestem dobrym liderem, tak? Różne rzeczy, Roy. Jakie ty masz umiejętności? Dzisiaj jest autoreklama Roya Kolana. Suppose marketing. Czyli tak, jesteś specjalistą do spraw marketingu, czyli umiesz tak zajmować się reklamą, marketingiem, tak? Negocjacja, negotiation. Negocjacjami, może social media, czyli media społecznościowe, tak? Też Tak. media społecznościowe, grafika komputerowa, masz prawo jazdy na pewno. Także tutaj w tym punkcie piszemy umiejętności. I ostatni punkt, też bardzo ważny, języki obce, foreign languages, tak? Języki obce, czyli jakie znasz języki. I piszemy, na przykład, ty, Roy, piszesz język angielski, że to jest twój język ojczysty. Co to znaczy język ojczysty? Your natural languages. Father tongue, tak? Yeah. Język ojczysty angielski, ale później piszemy inne języki: język francuski, język włoski, język polski, język hiszpański. Różne języki piszemy i możemy też napisać, jaki mamy poziom. Co to znaczy poziom? Level, what's your Tak, level? piszemy poziom komunikacyjny, albo poziom podstawowy, albo poziom średnio zaawansowany, albo poziom zaawansowany. Jest takie słowo poziom, że biegły. Biegły to jest jak fluent, tak? Twój polski Roy jest biegły. Średnio Yes. zaawansowany. Chyba just średnie. Średnio zaawansowany. No dobrze, i na końcu możemy też napisać nasze zainteresowania, tak? Że na przykład zainteresowania podróże, travels, tak? Bo psychologia. Jakie masz Roy zainteresowania? Literatura może być, tak? Turystyka. Lepiej, bo czasami ludzie piszą, co chcesz, ale lepiej, co będzie dobre dla ten forma. Na przykład czytam Ale książkę, manipulacje, tak? kiedy robić tak. Just myślę i też nie musi być tylko jeden CV. Może być wymienić CV dla specjalna forma, tak? Nie musi być całe CV jest dokładnie samo. Dobrze, czyli piszemy nasze zainteresowania. Jeśli na przykład szukamy pracy w hotelu, na przykład szukamy Tak. pracy w hotelu, to piszemy w zainteresowaniach turystyka, podróże, inne kultury, kraje, miejsca, Dokładnie, tak? dokładnie, A dokładnie. jeśli
ja szukam pracy na przykład, nie wiem, jako kucharka i chcę gotować, to nie będę pisała, że interesuję się psychologią, tak? Dokładnie, dokładnie. To nie ma To połączenia. nie będzie pomoc ciebie, tak. Bo to jest Albo bardziej. też czasami szef może jest na przykład muzykę, gra gitar, może się też gra gitar, może pomóc. To nigdy wie. Zrelaksować kelnerów, tak? Słuchajcie, wasza taka praca domowa to jest właśnie napisanie CV po polsku. Myślę, że to będzie dobra praktyka, kiedy wy dzisiaj po tym podcaście napiszecie swoje CV punkt po punkcie po polsku, czyli na początku dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, adres zamieszkania. Później napiszecie wykształcenie, education, później doświadczenie zawodowe, job experience, tak? Później umiejętności, skills, zainteresowania. Myślę, że to będzie bardzo takie fajne dla Was ćwiczenie. I Może też będziecie szukać pracy. Kamila, bo nie wiem, czy to jest cały Europa teraz, ale zawsze oglądam RODO na CV, kto ludzi daje mi tutaj. So it's like I give, po polsku nie pamiętam, it's like I give you, that you're allowed, use the CV, daj. Tak, to jest taka klauzula na końcu. Jest takie coś, tak. Możemy skopiować z internetu jakąś. To jest taka gotowa formuła, że. Co nie pamiętasz, co to jest? Nie, nie, bo nie pamiętam dokładnie. To, że zgadzam się, I agree, zgadzam się na przetwarzanie informacji, tak, że Tak. oni mogą dać te informacje. Tak, ale to jest taka gotowa formuła w internecie, możemy skopiować. Dobrze. Także dziękuję bardzo. Napiszcie swoje CV. Jeśli ktoś szuka pracy w Polsce, jeśli ktoś właśnie chce pracować w Polsce, myślę, że powinien napisać takie CV po polsku. Powodzenia! Powodzenia, means good luck. Powodzenia w pisaniu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję, pa pa. So, if you'd like lessons from Kamila, even helping you prepare your CV, if you are looking for a job in Poland or you're already in Poland and you want to get another job, you can, you know, she's got the experience to help you with that. You'll find her on poloniaswitch.com. All our lessons are on learnpolishpodcast.com. You'll find us on BitChute and YouTube. And as mentioned, I'm a podcasting coach. You'll find everything about me, all my social media, bio.link/podcaster. Dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia!